naszą modlitwą kłopot jest często taki, że my generalnie bardzo lubimy się zajmować sami sobą. A więc często jesteśmy skupieni na naszych słabościach, trudnościach, przeżyciach, rozmaitych doznaniach, problemach w domu, w pracy, w szkole. I ten nasz egocentryzm, nasze skupienie na sobie wychodzi w rozmaitych sytuacjach, w rozmaitych relacjach, zdarzeniach życiowych, w wielu sytuacjach, w których opracowujemy sami siebie na wiele sposobów. I to skupienie na sobie, ta niezdolność do odklejenia się od siebie często również wychodzi w naszej modlitwie, bo przenosimy ją na nasze życie duchowe. A więc wchodzimy w przestrzeń modlitwy, wchodzimy w przestrzeń relacji z Panem Bogiem i zaczynamy opracowywać siebie na rozmaite sposoby. Oczywiście to jest ważne, żeby Panu Bogu powiedzieć o tym, co przeżywamy, co czujemy, bo też w ten sposób otwieramy się jakoś na Jego łaskę, na Jego miłość, szczególnie w sytuacjach, które są dla nas trudne, beznadziejne, w których nie radzimy sobie sami z sobą i z naszym życiem. Ale to nie powinna być norma. Normą jest spotkanie z Bogiem na modlitwie, a nie spotkanie z samym sobą. Dla nas, jako dla samych siebie, to jest wiele innych kontekstów, kiedy możemy się sobą nasycić i pocieszyć. Natomiast modlitwa to jest przestrzeń, w której przede wszystkim daje nam siebie Bóg. Jeżeli nie nauczymy się odklejać od siebie i nie nauczymy się trochę zawieszać nasz świat pragnień, potrzeb, po to, żeby skontaktować się z tym, który jest pierwszą podstawową doskonałością, pierwszym podstawowym dobrem nam ofiarowanym, czyli z Bogiem samym, to ryzykujemy, że na modlitwie od siebie zaczniemy i na sobie skończymy, nigdy z Bogiem w pełni się nie spotykając. Więc zamiast czynić nieustannie Boga niemym świadkiem naszego ego, to pozwólmy Mu działać w nas, a On w odpowiednim czasie przypomni nam o nas samych, przypomni nam o swoim życiu, ale przypomni nam w taki sposób, w takim kontekście, jaki będzie dla nas najlepszy. Więc zadanie na najbliższy czas, odklejajmy się od siebie po to, żeby bardziej, częściej, więcej skupić się na Bogu i dać Jemu przestrzeń do działania w nas, po to, żeby w naszej modlitwie bardziej z Nim niż z nami samymi, niż z sobą samym przebywać.